Wirtualna rzeczywistość na pewno już dzisiaj bardzo dobrze sprawdza się w medycynie, do edukacji studentów. Jest to branża, gdzie niektóre operacje, niektóre procedury są rzadkimi. Tak więc rzadko jest rzeczywiście możliwość praktycznego przetestowania lub zaznajomienia właśnie uczniów z takimi procedurami. Robienie filmów dokulnych 360 stopni na sali operacyjnej pozwala potem studentom w przyszłości, w dowolnym czasie, wielokrotne oglądanie tych procedur i uczenie się. Fajne, że możemy to zrobić właśnie w trójwymiarze, z dowolną dokładnością, bo każdemu szczegółowi, każdemu miejscu możemy się przyjrzeć. Tak? W wirtualnej rzeczywistości obraz wygląda tak, jakbyśmy tam byli, tak więc jeśli się pochylimy do przodu, to będziemy bliżej szczegółów, tak więc jest to bardzo fajne. Kolejną przestrzenią, gdzie wirtualna rzeczywistość ma fajne zastosowanie, jest architektura. Dotychczas architekci mogli mieć wizualizację 2D oglądane na monitorze, natomiast nie mieli możliwości obejrzeć, poczuć jakby przestrzeni, hali, korytarzy, nietypowych przestrzeni. Teraz dzięki wirtualnej rzeczywistości sam projekt już wykonany właśnie w narzędziach do modelowania 3D. Możemy wziąć taki projekt, przenieść go do wirtualnej rzeczywistości i właśnie wpuścić osobę w wirtualną przestrzeń. Tak więc zanim jakiekolwiek fundamenty powstaną, już możemy spojrzeć na budynek. I te kwestie takie konceptowe można na sam początku zastosować. Później już jest wykonanie dużo bardziej przewidywalne i efektywne.